Witajcie moi drodzy widzowie, z tej strony Lego Świat Kamila, a w dzisiejszym materiale zrobimy sobie ewolucję minifigurek Lego, trzeci odcinek, tym razem bierzemy sobie Harumi z serii Lego Ninjago, zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, ukazało nam się tylko trzy minifigurki Harumi, pierwsza z nich to księżniczka Harumi z pałacu Garmadona, ma ona zielony płaszczyk, zieloną koszulkę pod spodem, bardzo ładną pelerynkę w czerwone kwiatuszki, włoski ze złotym diademem pod włosami, białe włoski, nie ma ona drugiej twarzyczki, ma ona taką wymalowaną i wygląda trochę jak Kabuki Nia z Bricktober. Druga minifigurka Harumi jest to już zła Harumi z sali tronowej, z Lego Ninjago, ma ona wyraźnie nadrukowane buciki, czarny strój z granatowymi elementami, czerwony coś obok oczu, dwie twarzyczki, jedna taka, druga taka, białe gumowe włoski, rozpuszczone. I trzecią, ostatnią już minifigurką Harumi jest to Harumi już w masce Oni, z Bricktobera Lego Ninjago na 2018 rok. Ma ona dwa czerwone miecze, bardzo ładnie wykonany torsik, szarą zbroję, fioletową maskę Oni, dwie twarzyczki taką oraz taką. Tył minifigurki również bardzo ładnie wygląda. Na tą zbroję możemy sobie oczywiście coś doczepić. Jest to już nam znana zbroja, na przykład z Ultrafiolet, bądź Wojowników z Lego Nexo Knights. Ta minifigurka również jest bardzo ładna. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybowaliście jeszcze mojego kanału, zróbcie to i kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco. Dziękuję Wam i do kolejnych recenzji.